dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Jak ocenia pan wyniki finansowe grupy Amica w pierwszej połowie 2015 roku i w samym drugim kwartale? Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego półrocza. Udało nam się poprawić wynik finansowy, jak również zwiększyć obroty. Szczególnie w pierwszym kwartale było to bardzo dobre osiągnięcie. Drugi kwartał był już troszeczkę gorszy. Natomiast całokształt półrocza należy ocenić bardzo dobrze. Udało nam się zwiększyć EBITDA o kilkanaście procent, podczas gdy sprzedaż wzrosła tylko o 6. Pokazuje to wzrost efektywności całej grupy. W jakim stopniu udaje się grupie Amica zrekompensować spadki na rynku rosyjskim sprzedażą, większą sprzedażą na innych rynkach? Spadki na rynku rosyjskim były bardzo głębokie w tym roku, jak do tej pory ponad 30%. Szczególnie drugi kwartał był dla nas bardzo dotkliwy, ponieważ te spadki sięgały nawet 40%. Ale mimo to udało nam się na innych rynkach, takich jak rynek polski, niemiecki, czy inne rynki Europy Zachodniej, tak zwiększyć sprzedaż, żeby tą lukę związaną ze spadkiem w Rosji pokryć. A jak zatem wygląda hedging ryzyka walutowego, jeżeli chodzi o rynek rosyjski? W tym roku wprowadziliśmy na tyle dobre rozwiązanie, że rentowność na rynku rosyjskim jest wyższa niż w poprzednich latach. To jest związane z tym, że mamy hedging krótkoterminowy naszej ekspozycji walutowej, a jednocześnie polityka cenowa jest dostosowana do tych działań hedgingowych, co powoduje, że krótkoterminowo nie musimy zmieniać cen i mamy tą, uważam, przewagę nad większością konkurentów, że ten hedging jest naszym narzędziem do utrzymywania rentowności na dobrym, wysokim poziomie. A jak ocenia pan perspektywy grupy Amica na nowym rynku w Europie, jakim jest Hiszpania, oraz we Francji, gdzie dzięki zakupowi udziału w lokalnym dystrybutorze Amica może zdecydowanie mocniej zaistnieć? Jeśli chodzi o Hiszpanię, to dopiero zaczęliśmy naszą działalność na tym rynku. W tym roku otworzyliśmy spółkę w Hiszpanii i myślę, że jeszcze nie będzie to rok, w którym pokażemy jakąś istotną kwotę obrotów. Natomiast sam rynek jest bardzo obiecujący, ma duży potencjał wzrostowy i uważam, że w przyszłym roku już będziemy mogli się pochwalić pierwszymi istotnymi kwotami obrotów. Jeśli chodzi o Francję, no rynek bardzo duży. My dzisiaj osiągamy tam kilkumilionowe obroty. Rok do roku pokażemy wzrosty bardzo duże, natomiast ponieważ jest mała baza, też nie będą to duże kwoty. Ale ponieważ przyjęliśmy dystrybutora, część udziałów w dystrybutorze francuskim SIDEM, jest to kolejny etap rozwoju na tym rynku i kolejne lata powinny już przynieść znacznie wyższe wzrosty sprzedaży. Zarząd zakomunikował również, że prowadzi negocjacje akwizycyjne dotyczące spółki europejskiej, relatywnie dużego dystrybutora AGD, który mógłby zwielokrotnić sprzedaż Amiki na jednym z większych rynków. A czy te rozmowy są kontynuowane i czy na rynku generalnie są do kupienia również inne ciekawe podmioty, którymi może zainteresować się Amika? Tak, te rozmowy dotyczące dystrybutora są kontynuowane i myślę, że w tym roku będziemy mogli się pochwalić już finałem naszych negocjacji. Natomiast prowadzimy wiele podobnych rozmów, ponieważ na rynku jest wiele okazji do przejęć i myślę, że nie będzie to nasze ostatnie słowo i również na rynkach, na których nam najbardziej zależy, czyli w Europie Zachodniej, będziemy mogli informować o kolejnych naszych krokach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.